Dzień dobry. Witam na kolejnym studium Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w podkowie leśnej. Tytuł studium Dwa i świadkowie. Studium raz ze biorą udział Zbyszek, Beatka i Zbigniew. Ponieważ mamy dwóch Zbyszków, to jeden jest Zbyszek, drugi Zbigniew. A ja mam na imię Ala. Jak to z naszym dobrym zwyczajem, przed każdym studium Słowa Bożego prosimy Boga o dobre zrozumienie. Bardzo proszę, beatko, do modlitwy. Łaskawy nasz Panie Boże, Zbawco, pragniemy podziękować za ten. Niesamowity przywilej, że możemy w takim gronie otwierać Twoje słowo. Przez wieki może niekoniecznie było ono tak doceniane. Wiele osób ginęło z tego powodu, że miało słowo Boże w swoich domach. I chcemy dzisiaj, studiując Twoje słowo, wyrazić ogromną wdzięczność za to, że mamy Pismo Święte, że możemy czytać, możemy próbować go rozumieć. Ale też mamy taką świadomość, że bez Twojego wpływu może niekoniecznie zrozumiemy właściwie. Dlatego bardzo Cię prosimy teraz o to, aby Twój Duch Święty mógł być z nami, dać nam dobre studium, dobre myśli i niech Tobie będzie za to chwała. W imię Jezusa, amen. 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 W tym tygodniu będziemy studiować 11. Rozdział objawienia Jana, i tam właśnie występuje to określenie Dwaj świadkowie. Kim są ci dwaj świadkowie? Oczywiście odpowiedź na to pytanie udzieli nam samo Słowo Boże. Jeśli chodzi o znaczenie różnych określeń, różnych symboli w objawieniu, to możemy je znaleźć bardzo często i dość dużo około 70% bodajże różnych określeń występuje w Starym Testamencie. Także stary testament będzie nam tutaj bardzo pomocny i będziemy czytać Boże Słowo i po prostu wyjaśniać go również używając Bożego słowa, a nie naszej jakiejś mądrości. Proszę bardzo, odczytajmy tekst zapisany w 11 rozdziale objawienia Jana od wiersza 3 do 8. Proszę, Zbyszek. Czytamy według Biblii wydanej przez Ewangeliczny Instytut Biblijny. Jest to przykład literacki. Sprawię też, że dwaj moi świadkowie. Odziani we włosienice będą prorokować przez 1260 dni. Ci świadkowie to dwa drzewa oliwne i dwa świeczniki, które stoją przed Panem Ziemi. Jeśli ktoś zechce im szkodzić, zostanie pochłonięty przez ogień, który wychodzi z ich ust i pożera wrogów. Każdy, kto chciałby im szkodzić, musi zginąć właśnie w ten sposób. Są oni władni zamknąć niebo, tak by nie padał deszcz za dni ich prorokowania, mają też władzę nad wodami, aby zamienić je w krew i, ilekroć zechcą, uderzać ziemię różnymi klęskami. Dziękuję bardzo. Ten opis zawiera pięć szczególnych cech, właśnie tych dwóch świadków. Jakie to są właśnie te cechy? Tak, mamy w Księdze Apokalipsy opisane szczególne cechy dwóch świadków i przede wszystkim podkreślamy, że ci dwaj świadkowie mają moc i będą też odziani wory, będą prorokowali. I są porównani do dwóch drzew oliwnych i do dwóch świeczników. Mhm. Gdzie ten symbol występuje w Starym Testamencie? No, w świetle biblijnych fragmentów, y, chociażby z Księgi Zachariasza, czwarty rozdział i czternasty werset, jest również to porównanie do dwóch pomazańców, którzy mhm. stoją przed Panem. Więc można dojść do wniosku, że te dane cechy, o których czytaliśmy... Tych dwóch świadków to pismo święte, czyli Stary Testament i Nowy Testament, które było przekazywane od wieków. To Słowo Boże było przekazywane przez wieki Słowo, które zapewniało prawdę Bożą, mówiło o Bożej woli, mówiło o Bożych proroctwach. Nawet Pan Jezus, wspominając no, o sobie, mówił, że o nim Mówi, mówiły proroctwa. Mhm. Ale też e, mówiąc o czasach końca, mhm. Pan Jezus powiedział, że będzie głoszona ta Ewangelia mhm. po całej ziemi. Czyli możemy zobaczyć, że Ewangelia, czyli dobra nowina, tworzy pewną całość. Mhm. Stary i Nowy Testament tworzą pewną całość. Mhm. Tak, dziękuję bardzo. Uzupełniają się właśnie Stary i Nowy Testament. Rzeczywiście, niektórzy chrześcijanie, no nie uznają Starego Testamentu, a, no, zawarta jest tam, zawarty jest tam też plan zbawienia. Stary Testament świadczy też o Jezusie Chrystusie. Prawda? Psalmy na przykład, cały plan zbawienia jest, czy w służbie świątynnej, no jest opisany właśnie w Starym Testamencie. I tutaj jeszcze, jeśli chodzi o ten opis, o te cechy, to w trzecim rozdziale występuje takie określenie właśnie o wory i podany jest czas prorokowania przez 1260 dni. Czasami Pismo ten czas określa czas, czasy i pół czasu albo 42 tygodnie. To jest ten, ten sam czas. I ten czas odnosi się właśnie do historii Pisma Świętego. W którym y, y, czasie umiejscowilibyśmy ten właśnie okres 1260 dni, ten, ten początek, jeśli chodzi o historię y, Pisma Świętego, to jest Starego Testamentu? Musimy tutaj wyjaśnić dwie rzeczy. Pierwsza, uh -huh. y, co w praktyce, w praktyce oznacza okres 1260 dni? A więc, kiedy czytamy prosto, to okazuje się, że Pan Bóg ma swoją taką szczególną skalę, tak jak na mapie. Mamy skalę, że jeden centymetr w rzeczywistości oznacza jakąś tam ilość rzeczywistych kilometrów. Podobnie w porostwach. Pan Bóg mówi, że jeden dzień, poroczy dzień w rzeczywistości oznacza jeden rok. A więc 1260 dni to jest 1260 lat. Mamy długość tego okresu, ale przecież możemy go przełożyć w jakimkolwiek punkcie historii, a chcemy mieć pewność, że uczynimy to dobrze. I tutaj przyjdzie nam z pomocą Księga Daniela, rozdział 7. Rozdział siódmy zawiera. Wizje czterech zwierząt albo bestii, które wychodzą z Wielkiego Morza. Morze Wielkie było symbolem Morza Śródziemnego. Tak nazywali je starożytni. A więc pojawia się lew, który ma orle skrzydła, który jest bardzo waleczny, agresywny. W pewnym momencie te skrzydła mu zostają wyrwane. Dostaje ludzkie serce, staje pionowo jak człowiek. Jest to symbol Babilonu. Następnie pojawia się niedźwiedź, który ma trzy żebra w swoich zębach, symbol trzech stoczonych walk i tutaj nie ma wątpliwości, że niedźwiedź jest kolejnym imperium, które przejmuje władzę po upadku Babilonu. Są to rządy Medów i Persów. Kolejne zwierzę to pantera, bardzo szybka, zwinna, która ma ptasie skrzydła, cztery głowy, a w prostwach głowy albo rogi są symbolem podziału i jest to symbol imperium Aleksandera Wielkiego. Po jego śmierci faktycznie... Yy, jego imperium zostało podzielone pomiędzy czterech diadochów. Te cztery głowy to jest symbol właśnie tego podziału. Ale potem pojawia się inna bestia, dziwna, zwierzę, które nie ma żadnego odpowiednika wśród znanych nam na ziemi zwierząt. Jest to zwierzę najbardziej agresywne z tych czterech posiada ostre zęby, pazury, niszczy, depcze. I co ciekawe, że na głowie tego zwierzęcia, tej bestii, znajduje się 10 rogów. Rogi są symbolem podziału. No i tutaj historycy mówią, że jest to nic innego jak czas panowania Imperium Rzymskiego. Faktycznie Rzym rozpada się na mniejsze królestwa w roku 476 naszej ery, ta część zachodniego Rzymu i dalej ta wizja pokazuje, że pomiędzy tymi dziesięcioma rogami, które pojawiają się po upadku Rzymu, czyli po tym podziale na mniejsze królestwa, pojawia się jedenasty róg. Początkowy jest niepozorny, niewielki, ale potem nabiera siły, sprawia, że są trzy inne rogi wyłamane. Mało tego ten róg ma oczy i usta, których nie miały poprzednie rogi. Oczy w Biblii w porostwach są symbolem inteligencji, sprytu, skuteczności działania. Usta z kolei, czytamy w księdze Daniela w siódmym rozdziale, że wypowiadały bluźniercze słowa przeciwko Bogu. Czyli o ile te wcześniejsze imperia były pogrążone w walce pomiędzy sobą, były to działania stricte militarne, polityczne, to ta potęga Małego Rogu uderza w Boga, w jego lud, w jego kościół, w jego słowo, prawda? Kiedy się ta potęga pojawia? A więc, jeżeli bierzemy tą sekwencję następujących po sobie imperiów, to na pewno nie w czasach Babilonu, na pewno nie w czasach Medów i Persów, na pewno nie w czasach panowania um, Imperium Macedońskiego, nawet nie w czasie panowania Rzymu, dopiero po jego. Upadku. Upadku. A mm -hmm. więc, kiedy rozpada się Rzym, jest to końcówka V wieku naszej ery, na arenę wkracza inna potęga, która ma aspiracje nie tyle polityczne, nie tylko polityczne, mm -hmm. ale także religijne. Jest to potęga, która rzuca wyzwanie samemu Bogu, mm -hmm. rzuca wyzwanie prawdzie Bożej, rzuca wyzwanie prawu Bożemu. Jest Podobnie. to przekazanie jakby władzy może tego z Bizancjum, Justyniana, yy, cesarza dalej. W jakim yy, sensie religijno tak? religijno politycznego Ale to jest taka potęga, która sobie używa. Turpuje tą władzę, Aha. dlatego że występuje w imieniu samego Boga. A więc mówiąc otwarcie, pomijając symbole, jest to czas, kiedy kościół chrześcijański, z tego kościoła prześladowanego, potem tolerowanego, wyrasta na niekwestionowaną potęgę, która rządzi Europą. I to jest czas, kiedy niestety Słowo Boże. Jest coraz bardziej spychana na margines, Aha. a ludzka tradycja zajmuje miejsce słowa. Żarży. No czasami jest po prostu w tym czasie zakazane czytanie w Płnosy, także dokładnie. No to jest tak. to trudny czas. Także dokładnie to proroctwo określa ten okres. Czyli początek był 538, dokładnie. czyli koniec. No co, co takiego wydarzyło się w historii po tych 1260 latach? Czyli to będzie który rok? Kiedy, kiedy 1798. Tak, co tak. takiego się wydarzyło wtedy? No to są czasy już rewolucji francuskiej. No właśnie, czyli... Mhm. Tak? Ja jeszcze zwrócę tutaj uwagę na jeden fakt, bo mówiliśmy mhm. sobie wcześniej o tych szczególnych cechach dwóch świadków, prawda? I, I powiedzieliśmy, że oni prorokowali, ale też byli odziani w te wory, mhm. tak? No, na moją uwagę zwrócił właśnie fakt, iż to prorokowanie sprawia tą udrękę mieszkańcom mhm. ziemi, dlatego, że właśnie byli odziani w w te wory. A przecież zapewne mówili dobrze. To dlaczego ta właśnie udręka? No, dlatego, że mówili o Bogu, uh -huh, że przyznawali się do Boga. I właśnie mieli, jeżeli mówimy o tych dwóch świadkach, że było to pismo święte Starego i Nowego Testamentu, to możemy sobie wyobrazić, że właśnie w tym okresie, bardzo trudnym okresie, dla mieszkańców zachowanie Słowa Bożego, posiadanie tego Słowa Bożego, mówienie o tym Słowie Bożym, to była udręka, bo wzmianka o worach jest znamienna, bo wór był odzieniem wykonanym z takiego szorstkiego materiału. Mhm. Wtedy robiono to właśnie z wełny koziej czy wielbłądziej i można powiedzieć, że... Odzianie się w taki wór symbolizowało tą żałobę, pokutę, coś takiego trudnego, jeżeli chodzi o doświadczenie. Ale samo słowo świadek w Biblii jest bardzo ciekawe, dlatego że greckie słowo martyr oznacza i świadka, i męczennika. Czyli równie dobrze to określenie dwaj świadkowie moglibyśmy oddać słowami dwaj męczennicy. A więc ktoś, kto jest gotów cierpieć dla jakiejś słusznej mm. sprawy, prawda? Ktoś jest zwalczany <gry> dla jakiejś słusznej sprawy, i to jest historia Pisma Świętego. No właśnie, czyli jeżeli nie było tego Pisma Świętego, że ona nie była na piedestale, no to co wtedy? Czy jakieś y, tradycje, dogmaty, jakieś, no, więc, coś, co zajęło y, y, jakby miejsce Pisma Świętego. To, to jest taki, taki czyli, dziwny kołowrót, dlatego, czyli że... Czyli w średniowiecza to był ten doku, czas? Dokładnie. Dokładnie, e, to był, drodzy, jeżeli odrzucamy Biblię, może inaczej, kto mhm. jest, y, jak, jakie osoby, y, jaka postawa zachęca do tego, żeby buntować się Bogu? Wtedy, kiedy odrzucamy Jego Słowo... Mhm. Stajemy się bezczelni, stajemy się y, porywczy, stajemy się nietolerancyjni, stajemy się buntowniczy, mamy czasami Dokładnie. chęć zdetronizowania Boga. Ludzie, którzy odrzucają słowo Boga, stają się automatycznie przeciwnikami Boga, a przeciwnicy Boga zwalczają z kolei. To jest takie zamknięte koło, prawda? No właśnie, czyli to słowo Boże przydałoby się jako światłość, żeby oświeciła tym rokiem średniowiecza, ale czytamy dalej, może po prostu. Proszę Beatkę o przeczytanie tekstów, yy, tekstów 11 rozdziału 7, 8 i 9, bo tam jest jeszcze smutniejsza historia, jaka czeka pismo święte, mianowicie śmierci, śmierć dwóch świadków. Proszę Beatko. A gdy już złożą swoje świadectwo, zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój i zwycięży i zabije ich, a ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta. Które w przynosi, nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też pan ich został ukrzyżowany. I patrzeć będą ludzie ze wszystkich ludów i plemion, i języków, i narodów, na ich trupy przez trzy i pół dnia, i nie pozwolą złożyć ich trupów w grobie. Dziękuję bardzo. Czyli dla Słowa Bożego przyszły jeszcze gorsze czasy, bo to jest mowa o śmierci. I jaki okres w historii odpowiada właśnie temu opisowi? Proszę, Zbyszek. <laughs> Przepraszam. Chciałbym zwrócić uwagę, bo mamy czas, kiedy Słowo Boże, mimo że jest w worze, ale ono głosi, prorokuje, prorokuje i prorokuje. działa. Gdybyśmy nawet chcieli zarzucić średniowiecznemu odstępstwemu z różnymi błędami, to jednak Słowo Boże w jakiś sposób było pewnym autorytetem. Niezależnie, jakbyśmy nie chcieli powiedzieć. Ono w, I ono, nawet gdy patrzymy na historię, w pewnym momencie coraz bardziej urastało, ale Mamy w tekst, w którym Biblia jak gdyby pokazuje, że w pewnym momencie one spełnią swoją rolę jako świadkowie. Wydali już świadectwo, wypełnili to, co mogli. I teraz w pewnym momencie dowiadujemy się jednak, że to świadectwo nie jest przyjmowane, ale wręcz pojawia się nowa siła, nowy czynnik, który jest jakby całkowitym, całkowitej opozycji. Ona, ono odrzuca całe, całe świadectwo tych świadków. Ono przeciwko nim występuje. I szukając historii, w zasadzie przez całe średniowiecze nie znajdziemy żadnego ruchu, który by powiedział, odrzucamy Biblię. Słowo Boże jest ten, nie jest autorytetem. Jedynym momentem w historii, który na to wskazuje, jest rewolucja francuska. Oczywiście moglibyśmy szukać przyczyn, dlaczego do niej doszło i tak dalej, ale nie, nie ulega wątpliwości, że nagle pojawi się zupełnie nowy kierunek, nowy ruch, który odrzuca Pana Boga ze wszystkim, co on niesie. I ci świadkowie, gdy czytamy świadectwa, które wskazują, jak traktowano Słowo Boże, co się stało, nawet w, w bardzo takiej katolickiej Francji, no, okazuje się, że w świątynie e, kościoły zostają zamienione w muzea e, zamiast Biblia jest palona. Mamy totalny atak na Boże narzędzie ratowania Dokładnie. człowieka. E, I można by powiedzieć, że przez pewien okres czasu, akurat tam we Francji tam myśl, Znajduje posłuszeństwo i wydaje się, że zwycięża. Ustanowione są zupełnie jakby nowe rządy, ale także jakiś kult zupełnie rozumu, w którym jakby Pan Bóg tam nie jest potrzebny, wkracza na arenę jakby dziejów ludzi, a tej jest w całkowitej takiej postaci zwalczającej i występującej przeciwko Bogu. Oczywiście historia w innych krajach się troszkę inaczej toczy, ale jakby. Gdy przyglądamy się na promieniowanie rewolucji francuskiej, to nieprzypadkowo pojawia się za chwilę Napoleon, który tę ideę rozniecie przez na cały świat. Gdybyśmy się zapytali, skąd, gdzie jest źródło takiego ateizmu wojującego z panem Bogiem, to znajdziemy ją we Francji, w tamtych wydarzeniach, z gilotyną, ze śmiercią, z całym okrucieństwem. I jest ciekawostka, którą znajdujemy w Apokalipsie, że przez 3,5 dnia Ludzie z różnych plemion, narodów, narodów będą patrzeć na ich trupy i nie pozwolą ich złożyć. Bardzo ciekawe, gdybyśmy policzyli 3,5 dnia, to jest 3,5 roku. Gdybyśmy sięgnęli teraz do historii powszechnej, to byśmy nagle dziwnie stwierdzili, że, kurz, słuchajcie, tak naprawdę taki, to totalne, najbardziej gwałtowne występowanie trwało 3,5 roku. Dokładnie. Później Francja jak gdyby zrewidowała swoje podejście i nagle zaczęła powracać do pewnych tradycji, ale to, co zostało zasiane po prostu zaczęło przynosić owoce już w przyszłości. Ale jest, zauważcie, to jak... jest też niezwykłe, co mówisz hmm. z tutaj, ponieważ to pokazuje jak autentyczne, żywe i wiarygodne jest słowo Boże, bo ono hmm. się spełnia, patrząc też na historię, na to co się hmm. wydarzyło podczas i rewolucji francuskiej i tego w jaki sposób rząd Francji hmm. No, stosunkował się do y, tego Słowa Bożego do Biblii, to jest to naprawdę bardzo mocny dowód na autentyczność, na tak, prawdziwość i proroct. Mm -hmm. y, Słowa Bożego. Tak, dziękuję ślicznie. Jeszcze, Jeszcze tylko, mogę, do... jedno tak, słowo proszę tylko bardzo. dodam, słuchajcie, mhm. popatrzcie, w ósmym wersecie mamy to wielkie miasto, o wielkich miastach jest bardzo dużo, ale tu jest, nazywa się ona Sodomą i Egiptem. Jak bardzo pasuje do rewolucji francuskiej e, ja, to określenie. Tak, że w pewnym momencie, jak się przyjrzymy, co mhm. się działo w Sodomie, a co się działo w Egipcie, kiedy, kiedy Pan Bóg tam próbował działać, jak gdyby mamy powtórkę. Mhm. Wręcz. No tak, tylko popatrzcie, Dokładnie. że mechanizm jest bardzo ciekawy, bo y, mamy. Rewolucję francuską, która jest jakby reakcją na długie wieki średniowiecza. W liście do Rzymia znajdujemy takie bardzo ciekawe słowa, kiedy apostoł Paweł mówi do swoich współbraci, mówi do, do, swoich, do swoich braci w wierze. mówi, mówi że nie wolno kraść, okradać świątynię i tam wylicza całą gamę różnych takich nagannych postaw, a konkluduje w ten sposób, pisząc do Żydów. Że z waszego powodu poganie bluźnią imieniu okay, Bożemu. Mm -hmm. Czyli złe życie, nieprzykładne życie ludzi wierzących, którzy się deklarują jako wierzący, jest jednym z powodów istnienia ateizmu. A więc mamy długie wieki deformowania pięknych prawd Ewangelii. Reakcją na to, kiedy ludzie widzą, jaki rozdźwięk istnieje między tym, co w kościele się mówi, a tym, jak Kościół żyje, reakcją na to jest ateizm. Dokładnie, i zauważcie, w Egipcie było wielobóstwo, a zarazem faraon mówi: No, kim jest Bóg. Tak. Prawda? Czyli po prostu jakby kwestionuje nie Boga, i podobnie było w rewolucji francuskiej. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, na co nieraz umyka mhm. to nam, ale chciałbym zwrócić uwagę na pewnego rodzaju, też czysto historyczne jakby źródło. Gdy przyglądamy się Francji. Która, w której dochodzi do tego, to jest przyczyna, ale gdybyśmy przyjrzeli się na przykład, dlaczego nie wybuchła rewolucja w takich krajach jak Anglia, tego typu, jak Niemcy, które przyjęły protestantyzm, mhm. przyjęcie Biblii spowodowało, że te kraje jak gdyby włożyły w swoje prawodawstwo pewne zasady Boże. I słuchajcie, w momencie, kiedy mamy tę rozbieżność, kiedy nie przyjmujemy zasad Bożych i nie stosujemy równości, sprawiedliwości, wolności, którą w tamtych krajach zaczęto wprowadzać na podstawie Biblii, to dochodzi do tak silnych konfliktów, to później rewolucja październikowa, która była, wystąpiła w Rosji, jakby jest reperkusją, ale gdybyśmy popatrzyli, najczęściej zwracamy uwagę na inne aspekty, ale one, niestosowanie się do zasad, które Pan Bóg chciał, żebyśmy stosowali, doprowadza do wybuchów, niezadowolenia i nierówności, które w pewnym momencie muszą wybuchnąć. I Tylko, że mhm. zwracam uwagę właśnie, że tam, gdzie były niestosowane zasady, tam dochodziło właśnie do takich właśnie konfliktów. Tam, gdzie zastosowano Słowo Boże, w pewnym momencie widzimy, że to pełni inaczej się potoczyła mhm. historia. Dziękuję ślicznie. Yy, no, ale mam dobrą, dobre wieść, dobrą nowinę. Otóż w 11 rozdziale jeśli chodzi o Słowo Boże. Następuje zmartwychwstanie dwóch świadków. Proszę, Batko, o czytanie tego tekstu. Jedenasty rozdział, jedenasty wiersz. Lecz po upływie trzech i pół dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi swoje. I strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzeli. No właśnie, co dalej się dzieje ze Słowem Bożym? Bo przecież Bóg nie mógł pozwolić, żeby ona była w takich ciemnościach przez cały czas. Jest takie powiedzenie, które mówi o tym, jeżeli chcemy pana Boga rozśmieszyć, pokażmy mu swoje plany. Ludzie mogą myśleć, że są w stanie zwyciężyć z Biblią, i tutaj to prostwo okazuje, zdawałoby się triumf człowieka nad Słowem Bożym. Wydawało się, że to postawienie na piedestale ludzkiego intelektu, nazwanie Rozumu Bogiem, prawda? To jest czas też rozwoju wielu takich pozytywnych rzeczy, takich jak powstają pierwsze encyklopedia, więc to gromadzenie wiedzy i tak dalej. To jest akurat pozytywny aspekt działalności człowieka, ale, ale generalnie ludziom się wydawało, że mogą zastąpić Boga albo mogą być lepsi, mądrzejsi niż Pan Bóg. Pan Bóg pozwolił ludziom zrobić swoje, ale kiedy mija 3,5 roku tego proczego okresu deptania Słowa Bożego, dzieje się coś dziwnego. Wbrew ludzkim decyzjom, dekretom, postanowieniom, nagle Pismo Święte wraca do łask. Jest to czas, po pierwsze, wielu Odkryć archeologicznych, które nie tyle nie dyskredytują Biblii, ale uwiarygodniają. Pismo Święte posiada teraz już nie tylko ten aspekt, tą pieczęć duchową, ale świecka historia potwierdza wiarygodność Pisma Świętego. Coraz więcej osób sięga po Biblię z nową nadzieją. Mało tego, powstają towarzystwa biblijne, nie. które masowo zaczynają drukować Pismo Święte. I to, co powiedział jeden z myślicieli y, rewolucji francuskiej, Voltaire, który uważał, że pismo święte jeszcze trochę będzie dostępne tylko w muzeach, to na przekór temu, co on mówi, powstają towarzystwa biblijne, które drukują masowo, masowo Pismo Święte w setkach tysięcy. Mało tego, ta dostępność Biblii sprawia, że Kościół jest bardziej gotowy do misji. Zaczynają się misje międzynarodowo, a więc Ewangelia Chrystusa dociera na inne kontynenty. Ludzie próbowali powstrzymać Boga ale Jego Słowo jest tak jak Bóg, jest wieczne, niezwyciężone, jest pełne mocy i żadne ludzkie decyzje nie są w stanie powstrzymać Pana Boga i Jego Słowa. Czy możemy też tutaj powiedzieć o takim okresie Filadelfii, właśnie tych otwartych drzwi? Kiedy Bóg otworzył drzwi, to nikt nie może ich zamknąć? Prawda, I kiedy Bóg zamyka te drzwi tej trudnej historii Pisma Świętego, to już nikt nie może ich teraz tak, to jest, otworzyć. to jest echo słów Apostoła Pawła, który mówił, że, że moc Boża w słabości ludzkiej się doskonali. Mm -hmm. Im bardziej jesteśmy słabi, tacy niezaradni, im mniejsze mamy możliwości po ludzku rzecz biorąc tym mhm. jeszcze wyraźniej jaśnieje Boża chwała I, i Pan mu właśnie pokazał. Powstają coraz to nowe towarzystwa biblijne, m.in. towarzystwo biblijne, które działa w Polsce do tej pory, które wcześniej nazywało się Brytyjskim Towarzystwem Biblijnym, teraz jest Biblijnym Towarzystwem w Polsce i to są naprawdę setki tysiące Czeka. Pisma Świętego w różnych przekładach, w różnych wydaniach. Dzisiaj żaden Polak nie może powiedzieć, że nie ma dostępu do Biblii. Mhm. Teraz są takie bardzo często organizowane w różnych miastach wystawy Biblii, nawet, prawda? Kiedy, kiedy są różne podawane przekłady, cała historia Biblii i, i, i są osoby zachęcane do czytania Słowa Bożego. To jest po prostu skarbnica mądrości, nie tylko prawdy dotyczące zbawienia, ale również takiego codziennego życia, prawda? Nawet zdrowia, tych relacji międzyludzkich, jakichś takich porad, nawet psalmy. W różnych trudnych okresach życia czytane, dają nam takie ukojenie. Także no jest ogromnym błogosławieństwem. Pismo Święte jest, jest naprawdę księgą dla współczesnego człowieka. Tak. To mhm. prostwo mówi nie tylko o zmartwychwstaniu Słowa Bożego, ale mówi też o wywyższeniu. Ci świadkowie zostają porwani mhm. do tronu Bożego, a więc. Tak. Dzisiaj już nikt nie ma wątpliwości, że, że inne książki mają swoje pięć minut, prawda? Pojawiają się tytuły, są rozchwytywane, a potem już za jakiś czas nikt o nich nie mówi. Tak. Biblia jest w masowy sposób upowszechniana w różnych językach. Proszę bardzo. Wspomniałeś tutaj, Zbyszku, o tym francuskim filozofie Wolterze i chciałabym tutaj zacytować, ponieważ on. Kiedyś powiedział, że zmęczyło mnie słuchanie o tym, że dwunastu ludzi założyło religię chrześcijańską. Udowodnię, że wystarczy jeden dzień, aby ją obalić. Jak widać, powiodło mu się. Tak, no właśnie. Od jego śmierci minęło już niejedno pokolenie, a miliony ludzi przyłączyło się do tego, żeby zniszczyć to Słowo Boże, ale mu się to nie udało. Zresztą paradoksem jest to, że nawet przywódcy rewolucji francuskiej po takim totalnym rozprawieniu się z Bogiem, z Kościołem, po pewnym czasie sami przyznają, że nawet jeśli Boga nie ma, to trzeba go wymyślić, bo nie panujemy nad społeczeństwem. Społeczeństwo, które mhm. nie ma żadnych głębokich wartości, jest społeczeństwem zbankrutowanym, jest społeczeństwem mhm. nie mającym siły, mocy, jest społeczeństwem chorym, prawda? A więc nawet mhm. liderzy rewolucji francuskiej dochodzą do wniosku, że jednak ten Bóg jest potrzebny. Mhm. Naprawdę, ostatnia nauka, neurobiologia zajmująca się właśnie badaniem naszego mózgu, również odkryła tą korę przedczołową, w której od, odpowiedzialną za takie wybory etyczno-moralne, podejmowanie decyzji, i, i, i tutaj ten, te, te, te przykazania Boże też są właśnie zapisane, i, i, i nie tylko właśnie w tej, tej części odpowiedzialne za na nasze emocje, hipokampie, czy to ciało migdałowate, ale przede wszystkim ta kora przedczołowa, tam gdzie są wypisane właśnie te Boże przykazania, bo tym się różnimy też od zwierząt, że powinniśmy używać naszych takich darów, przede wszystkim, no też, też Ducha Świętego, bo jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. I Bóg może nas poprzez Ducha Świętego w cudowny sposób też prowadzić w życiu. Proszę, Batko. No właśnie chciałabym tutaj jeszcze przytoczyć jeden fragment Słowa Bożego, tak, proszę. który przede wszystkim właśnie mówi, że nawet jeżeli to Słowo Boże mo może być atakowane czy tłumione, ale nigdy nie zostanie pokonane. Mhm. I psalm 119, chociażby tutaj werset 89, który mm, czytamy. Panie, słowo twoje trwa na wieki, niezruszone jak niebiosa. Tak. Zresztą, można by zadać pytanie, dlaczego Słowo Boże jest tak ważne dla nas? Właśnie. Bo my tutaj bronimy, tak. prawda, idei słowa Bożego. Ale tak. dlaczego? Dlaczego warto y, toczyć bój o to, żeby Biblia miała swoje miejsce w naszym życiu? Ja mam przed sobą fragment drugiego listu do Tesalonicza, na rozdział Proszę. drugi, i tam od wiersza 9 do 12 czytamy. Przyjście człowieka bezprawia dokona się zgodnie z działaniem całej mocy szatana. Towarzyszyć mu, towarzyszyć mu będą znaki, fałszywe cuda. W przypadku tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, dzięki której mogli dostąpić zbawienia, da o sobie znać cała zwodniczość niesprawiedliwości. Właśnie dlatego Bóg wystawia ich na działanie oszustwa. Czyni to, aby uwierzyli kłamstwu i aby przez to zostali osądzeni wszyscy, którzy odrzucili prawdę, a znaleźli upodobanie w, w nieprawości. Jeżeli nie kochamy prawdy, stajemy się łupem sił zła. I dlatego ktoś, kto się broni przed otwarciem Słowa Bożego, nie chce tego słowa znać, nie chce go mieć, nie chce wsłuchiwać się w jego lekturę, jest człowiekiem bezbronnym wobec wszystkich tych ciemnych sił, które walczą o nasz umysł. A więc Kochani, jeżeli macie Pismo Święte w domach, czytajcie je. Otwórzcie. To nie jest księga tylko dla teologów, to jest księga dla Ciebie i dla mnie, i możemy tak jak chlebem każdego dnia, słowem się karmić. Przecież słowo Boże ma moc. Jezus broni przed pokusami, napisano. On nie tak. dyskutował z diabłem, on po prostu czyto, cytował żywe Boże Słowo. I takie uczenie się też słowa Bożego na pamięć, zapamiętywanie tych wersetów w trudnych momentach życia jest nam bardzo pomocne. Nawet gdybym Was zapytała, w których momentach życia słowo Boże Wam pomogło. Prawda? podjąć właściwe decyzje. Ja pamiętam takie decyzje w oparciu o słowo Boże i pamiętam takie w oparciu o swoje własne ja i jaki był rezultat tych decyzji. Doskonale to pamiętam. Także naprawdę decyzje w oparciu o modlitwę, o studium słowa Bożego, o Boże, o, o Boże, takie priorytety, no, wyglądają zupełnie inaczej. Proszę, Batka. Ja chciałabym tutaj powiedzieć o historii mojej babci. Tak bardzo skrótowo, Proszę ponieważ babcia. ona w latach 60. po raz pierwszy zetknęła się z myślą, że ona może mieć Słowo Boże w domu tak mhm. namacalnie, że może przywracać kartkę za kartką, że może, może czytać, że może go próbować rozumieć, bo wtedy w tamtym czasie. No, może było takie przekonanie, że Pismo Święte, że Biblia to jest tylko dla osób, które mają wykształcenie duchowne, duchownego, że, że to są te osoby, które tylko mają czytać, wykładać, mówić kazania. I wtedy po raz pierwszy, kiedy przyszła do, do niej pewna osoba i zachęciła ją do studiowania Pisma Świętego i jej nawet Sprzedała to Pismo Święte. To był po prostu taki dzień, wielki dzień w mojej rodzinie, kiedy pozwolił mojej babci po raz pierwszy mieć Słowo Boże w domu. Mhm. I, I zobaczcie, tak, cały czas mówimy o tej wartości, o czymś, co jest potrzebne dla każdego z nas. Mhm. Bo tu, w tym Słowie Bożym, czytamy o całym planie zbawienia, mhm. o tym, czego dokonał Chrystus na krzyżu Golgoty. Mhm. I tak, Pismo Święte jest potrzebne do tego, żeby podjąć decyzję pójścia za Chrystusem, podjąć decyzję, w jaki sposób no, moralnie żyć, bo Pismo Święte pokazuje te wartości życia, w, w, wartości życia z Bogiem. I wielokrotnie, tak jak wspominałaś Alu, Pismo Święte było Tobie potrzebne do podjęcia mm -hmm. dobrych decyzji, właściwych decyzji, zgodnych z tym, co jest tutaj zapisane, tak też. Uważam każdemu, kto jest czytelnikiem Słowa Bożego, Pismo Święte jest potrzebne do podjęcia tej ważnej decyzji. Myślę, że każdy z nas ma takie właśnie doświadczenia osobiste z czytania Słowa Bożego, kiedy w trudnych momentach życia otwieramy Boże Słowo i mamy takie wrażenie, że jakby Bóg to napisał do nas. Kiedy czytamy psalmy czy jakieś inne. Ja tak już nieraz miałam, że otwieram Boże Słowo i wie, Boże, dziękuję Ci, bo to jest taki tekst, którego właśnie potrzebowałam w tym momencie. Albo czasami mamy podjąć jakąś decyzję i też modlimy się, i, i tak zastanawiamy się, Panie Boże, a jaka jest Twoja wola w tym względzie? I otwieramy Boże Słowo, myślimy, jak Bóg by postąpił? I, I też dziękujemy, Panie Boże, dziękuję za te myśli, bo, bo już, już wiem, jaka jest Twoja wola, a jaka była moja. I to są takie właśnie różne, yy, czasami nawet, no tak, studiujemy ten wielki bój, właśnie ta, tytuł nasz, te, tego sezonu, jeśli chodzi o studium Biblii. To jest właśnie ten, ten, ten bój. I w momencie, kiedy zwycięża Boże Słowo, to odczuwamy taki pokój, taką radość, prawda, że podejmujemy decyzję zgodnie ze z Bożym Słowem, to to życie przebiega, no zupełnie inne są konsekwencje. A w momencie, kiedy podejmujemy te decyzje niezgodne z Bożym Słowem, tak po swojemu, to też tam inaczej, inne są tego rezultaty. Wyobraźmy sobie, co by się działo, gdyby Biblii nie było. Tak. Skąd byśmy wiedzieli, co jest dobre, tak. a co złe? I zadajmy sobie pytanie, jak mamy sobie wyobrazić Boga? Kim jest Bóg, mhm. który niewiele o sobie powiedział? Nie mamy żadnego takiego rzetelnego źródła informacji o Bogu. Tak. Wtedy zaczęłoby się taka e, e, giełda pomysłów. tak? Jak tak, po sobie zamysku. wyobrażasz Boga? I niektórzy mówią wręcz, że to zróżnicowanie religijne, które panuje na świecie istnieje buddyzm, hinduizm, chrześcijaństwo, prawda? Islam i wiele jeszcze innych religii każdy człowiek wyobraża sobie Boga inaczej. Tymczasem Izrael jest ludem księgi. Chrześcijaństwo jest ludem księgi. Otwieramy Biblię i poznajemy Boga. A musimy pamiętać, że jednym z największych, najbardziej misternie tkanych zwiedzeń diabelskich jest to, że diabłu udało się zdeformować Boży charakter. Tak. I ktoś, kto nie zna Biblii, wyobraża sobie Boga jako tyrana. Jako Boga, który będzie przez wieki zadawał ból swoim dzieciom, wyobraża sobie Boga jako kogoś, kto z wielkim trudem przebacza, Boga, który będzie zabierał do nieba na skutek zasług, kto sobie zasłużył ten taka, a inni nie. A więc to jest deformacja, to jest karykatura Boga. Biblia daje nam prawdziwy obraz rzetelny, obraz naszego Stwórcy, i bez niej nie wiemy tak naprawdę wiele. I stąd ten atak diabła na Pismo Święte, próba wmówienia ludziom nie zrozumiesz, albo mhm. utrudnienie dostępu, albo powiedzenie, że to jest księga tylko dla teologów. To jest jedna wielka pomy pomyłka. Biblia jest dla mhm. każdego. Paweł pisał do Tymoteusza, że od dzieciństwa zna to Pismo, pismo mhm. Święte. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że im dłużej żyjemy czytamy Boże Słowo, tym bardziej się nim zachwycamy. Tym bardziej widzimy piękno tego słowa. I na zakończenie też z objawienia Świętego Jana chciałabym przeczytać tekst, pierwszy rozdział, i trzeci wiersz. Błogosławiony ten, kto czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa, i zachowują to, co w nich jest napisane. Czas bowiem jest bliski. Księga objawienia to jest czas. Księga na czas końca. Czas jest bliski. Studiujemy, Bóg przewidział szczególne błogosławieństwa dla tych, którzy studiują Księgę Daniela i Księgę Objawienia. Ja myślę, że my jako studenci tej Księgi odczuwamy te błogosławieństwa i chcielibyśmy również zachęcić też inne osoby. Czyli było słuchanie, było czytanie, zostaje zachowywanie. A Pismo Święte jest jak soczysta pomarańcza. Tak. Możemy się starać opisać Wam, jak cudowny smak zawiera w sobie. Nie jesteśmy w stanie. Najlepsze rozwiązanie to po prostu weź i spróbuj. Tak. Bardzo dziękuję za te bardzo cenne myśli. Myślę, że zachęciliśmy do studium Bożego Słowa. Jest to piękna księga. Wiele osób oddało za nią życie. Teraz mamy w różnych przekładach i kolorach. Także zachęcamy do tego studium. I oczywiście na koniec, dziękując Bogu za Boże Słowo. To cenne, cudowny, Boży skarb. Chcemy również się pomodlić. Proszę, Zbyszka, do mowy. Zbigniewa. Nasz dobry ojcze, w Twojej proroczej księdze przekazałeś nam obraz zmagań, jakie będą się toczyć w tym wielkim boju pomiędzy Twoim Słowem, to co chcesz nam przekazać, jak chcesz do nas dotrzeć, że będą okresy, w których będzie się wydawało, że Twoje Słowo przestaje się liczyć, już nie odgrywa żadnej roli, że jest martwe. Ale pokazujesz w tym proroctwie, że tak nie będzie. Spraw pani, abyśmy. Przez to spojrzenie, że Ty to przewidziałeś i pokazałeś, że tak się będzie toczyć historia, ukazujesz nam, że ty nadal czuwasz i na raz potrafisz przeprowadzić nawet ludzi przez tak trudne okresy i doprowadzić do tego, żeby z powrotem zaufali Twojemu słowu. Spraw Pani, aby jak najwięcej osób mogło skorzystać z Twojego słowa i z obietnic, jakie ono niesie, nie tylko w tym życiu, ale także w wieczności. Niech Tobie będzie Ojcze, przez Jezusa, Twego Syna. Podziękowanie i chwała. Amen. 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 Dziękuję bardzo za uczestnictwo w studium, za te cenne myśli i zapraszamy na kolejne studium Słowa Bożego. Tytuł kolejnego studium Motywowanie nadzieją. Serdecznie dziękuję i zapraszam. Do widzenia.